Masa z soli, mąki i wody jest podstawową jej wersją. Proporcje składników zależą od jakości mąki. Czasem trzeba jej dodać trochę więcej, a czasem dolać więcej wody. Po wyrobieniu nie klei się do rąk. Jest bardzo łatwa w modelowaniu i zachowuje kształt. Łączenie elementów polega na zwilżeniu miejsca łączenia wodą. Jednak nie we wszystkich wypadkach to się sprawdza. Po wyschnięciu lub wypieczeniu jest bardzo trwała. Nie pęka podczas wysychania, a po wyschnięciu nie rozmaka, na przykład w czasie malowania, nawet jeżeli nie jest wypieczona. Masa z dodatkiem mąki ziemniaczanej jest bardziej kleista. Łatwo się ją modeluje, a łączenia elementów są bardzo trwałe i nie wymagają wcześniejszego zwilżania wodą. Może się zdarzyć, że masa będzie zbyt miękka, ale wystarczy wtedy dodać więcej mąki pszennej. Zostawiona do wyschnięcia może zmienić swój kształt. Nie rozmaka i nie kruszy się podczas malowania. Masa z dodatkiem kleju Wicol i oleju jest według mnie najlepszą wersją. Nie klei się do rąk, ale łączone elementy mocno trzymają się ze sobą. Nie wymaga pieczenia i dość szybko wysycha. Nadaje się zarówno do malowania, jak i do naklejania na nią różnych elementów, np. dekupaż.
Można również odciskać w niej różne przedmioty, nadając jej różnorodną fakturę.